Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was w kolejnym dniu naszych takich rozważań wielkopostnych. Dzisiaj Ewangelia według świętego Jana. Mam nadzieję, że jesteście po lekturze, po modlitwie. Chcę w kontekście dzisiejszej tej Ewangelii powiedzieć pewną taką historię, którą słyszałem od jednego kapłana. Trzeba też jeszcze zaznaczyć, że my w swoim życiu możemy albo często nawet i zabijamy Boga w swoim sercu. Nie chcemy Boga wpuścić do tego serca. Co więcej, chcemy zablokować Boga w sercu drugiego człowieka bliskiego nam. I taka historia, którą usłyszałem od pewnego kapłana, jak to właśnie w czasach jeszcze komunizmu, w pewnej takiej rodzinie, gdzie kobieta była wierząca, ale jej mąż nie był taki wierzący, był jakimś tam żołnierzem i po prostu nie chciał mieć z Bogiem nic wspólnego. Postanowił, że po prostu pościąga wszystkie krzyże, jakie były w mieszkaniu. Kobieta oczywiście te krzyże i tak codziennie wieszała z powrotem, on ściągał, dochodziło do różnych kłótni. Ta kobieta zaszła w ciążę w pewnym momencie i on, ten mąż, dalej ściągał te krzyże i kiedyś, kiedy ta kobieta z powrotem zakładała te krzyże na ścianie, to powiedział po prostu wprost, że jego syn, który ma się urodzić, nie będzie patrzył na krzyż, nie będzie oglądał krzyża. Kiedy się urodziło to dziecko, okazało się, że jest niewidome. Teraz ktoś powie, że to mogła być kara Boża. Bardziej od stwierdzenia, że to była kara Boża, bym powiedział, że to była klątwa zadana przez rodzica, przez ojca, że można zabić Boga w sercu swoim, można zabić Boga w sercu drugiego człowieka, można skazać drugiego człowieka na cierpienie. I niech też i ta historia będzie jakąś dla nas nauką, że tak łatwo może popełniamy błędy, tak może łatwo kogoś obrażamy, może właśnie kogoś przeklinamy nawet. Tak łatwo możemy zabić w sercu drugiego człowieka Boga, wrażliwość na Boga. Tak łatwo gdzieś rodzice może zaniedbują tą wspólną modlitwę w rodzinnym gronie, może zaniedbują nawet te wspólne wyjścia do kościoła na niedzielną przy świętą. Łatwo można pozbawić ludzi tego szczęścia, Które otrzymujemy dzięki łasce Jezusa Chrystusa. Zastanów się zatem może, co ty robisz, aby ten drugi człowiek obok ciebie po prostu był święty, aby się uświęcał. To pytanie na dzisiaj. Dzięki Wam za ten odcinek, krótki odcinek, ale myślę, że też taki mocny, przemawiający do Waszych serc. Zapraszam jutro z Panem Bogiem.